Dzień dobry, kochani, witajcie w nowym filmiku. Co prawda, zainspirowany, nagrany specjalnie dla Was, zainspirowany Waszymi prośbami i pytaniami. Od jakiegoś czasu dostaję od Was komentarze lub też wiadomości prywatne, gdzie prosicie mnie o nagranie takiego filmu, w którym pokażę Wam, jak wykonuję mój dzienny makijaż, ale uwaga, przy użyciu kosmetyków dostępnych na każdą kieszeń. Co się okazuje, bardzo często piszecie mi gdzieś pod moimi filmami, że używam kosmetyki, które są bardzo takie ciężkie albo też nie są dostępne na Waszą kieszeń. I ja staram się Wam w komentarzach wytłumaczyć, że do filmów stosuję zupełnie inne preparaty, zupełnie inne kosmetyki, które też dają inny efekt w kamerze. Jeśli chodzi o taki codzienny makijaż lub też jak to wygląda u mnie w ciągu dnia, to zazwyczaj, kiedy się w domu, kiedy pracuję w domu, ja kompletnie się nie maluję, ewentualnie nakładam jakiś krem BB, żeby lepiej się poczuć, ale staram się jednak omijać ten makijaż i wy doskonale wiecie, że ja stawiam na pielęgnację. Dla mnie makijaż ma być tylko podkreśleniem pewnych naszych atutów, ewentualnie zakryciem czegoś, co nam przeszkadza, ale ja nie jestem ekspertem od makijażu, nie wykonuję makijaży, nie lubię się mocno malować, co zresztą widać w moich filmach i też nie jestem taką osobą, która lubi przerysowany makijaż. Dlatego też pomyślałam sobie, że w sumie macie bardzo dobry pomysł i w dni takie, kiedy gdzieś wychodzę, gdzieś muszę podjechać na zakupy, coś muszę załatwić i jednak muszę wykonać ten makijaż, wygląda on nieco inaczej niż do filmów. I właśnie teraz widzicie na mojej twarzy taki dzienny makijaż. Powiedziałabym też lekki, nieco wiosenny, z takim małym akcentem, zaraz dowiecie się co i jak. I sprawdziłam ofertę różnych sklepów, przejrzałam to, co mamy dostępne w drogeriach i w związku z tym, że też mamy w tej chwili taki czas, że nie możemy za bardzo korzystać z tych wszystkich kosmetyków, które dostępne są stacjonarnie, albo też po prostu uważacie na to, żeby ograniczać wychodzenie z domu, najlepszym moim zdaniem takim rozwiązaniem są drogerie internetowe, dzięki którym możemy sobie zakupić właśnie kosmetyki do makijażu, ale również przede wszystkim kosmetyki pielęgnacyjne. Sprawdziłam ofertę różnych sklepów i przypomniałam sobie, że kiedyś gdzieś w reklamach przewijających się w filmach na YouTubie czy też na Instagramie pojawiły mi się kosmetyki kolorowe marki Nutridome. A ponieważ ja już robiłam kilka razy zakupy w tym sklepie i też korzystałam z różnych preparatów pielęgnacyjnych z tego sklepu, pomyślałam sobie, że wejdę i sprawdzę, jak to tam wygląda. I co się okazało? W sklepie Nutridome znajdziecie również preparaty, kosmetyki kolorowe, kosmetyki do makijażu i wybór jest całkiem fajny, więc stwierdziłam, dlaczego nie. Kosmetyki na każdą kieszeń, w bardzo dobrych cenach, całkiem fajny wybór i oczywiście stwierdziłam, wykorzystam, sprawdzę te kosmetyki na sobie, zobaczę jak będą się sprawdzały w takim moim dziennym makijażu i myślę, że też będziecie i Wy mogły sobie w razie czego, jeśli Was zainspiruje i coś Wam się spodoba, na nie pozwolić, je po prostu sobie zakupić. No i ja już od jakiegoś czasu testowałam sobie te kosmetyki na mojej skórze, robiłam makijaż, dzisiaj mamy też piękne słońce, więc będzie Wam się troszeczkę zmieniać tutaj to oświetlenie, ale też dzięki temu możecie zobaczyć, jak wygląda właśnie mój taki dzienny makijaż. Ale żeby nie przedłużać, zapraszam Was na pierwszą część, gdzie opowiem Wam odrobinę o tych kosmetykach, które wykorzystałam do mojego dzisiejszego makijażu, a później w drugiej części, w kolejnej części, zobaczycie, jak ten makijaż wykonałam. W dni, kiedy siedzę w domu, oczywiście nie nakładam podkładu, tylko raczej jakiś delikatny krem BB. Natomiast w takim momencie, kiedy wychodzę z domu, nie nagrywam filmów i chcę, żeby moja skóra dobrze wyglądała, nakładam odrobinę podkładu. I tutaj widzicie, mam podkład Nutridome, który jest podkładem mocno kryjącym w odcieniu 02 Neutral. On ma bardzo fajną konsystencję, za chwilę Wam pokażę i aplikuję go przy pomocy gąbeczki. Wtedy ten efekt jest też bardzo taki naturalny. Oczywiście nakładam go niewielką ilość tylko po to, by uzyskać ładny odcień skóry, taki wyrównany odcień skóry i by wyglądała ona oczywiście świeżo. Jak ten podkład się prezentuje i jaką ma konsystencję?
Pierwsza sprawa, o której muszę Wam powiedzieć, to jest oczywiście ta pompka, w którą wyposażone jest opakowanie. To jest buteleczka szklana o pojemności 30 ml. I to, co jest ważne, to właśnie to, że dzięki tej pompce możemy sobie wycisnąć taką ilość produktu, na której nam zależy. Ta ilość produktu, którą ja wyciskam do dziennego lekkiego makijażu, to jest właśnie tyle. Dosłownie jedna pompka, dzięki której uzyskuję naturalny, fajny efekt na mojej skórze. I jak widzicie, konsystencja jest naprawdę taka lekka. Roztarłam odrobinę podkład na mojej dłoni. Zobaczcie, tak on się prezentuje. Nie daje efektu maski, chociaż z tej jednej pompki można by było go naprawdę bardzo dobrze rozetrzeć na całej skórze i też uzyskać fajny efekt, przez co sam podkład jest dobrze wydajny. Ja go specjalnie nie roztarłam tutaj dobrze, żebyście też widziały, jaki jest kolor, czyli właśnie ten 02 neutralny ma taki lekki żółty odcień, nie ma tutaj żadnych różowych tonacji. Ale czy widzicie to krycie? No jest mocne. Ja co prawda nie jestem ekspertem od makijażu, ale mam nadzieję, że widzicie, jak ten podkład wygląda. I roztarłam go kilka minut temu, a zobaczcie, on wcale nie zasycha i daje taki efekt lekkiego połysku, nawilżenia skóry. Bardzo też przez to fajnie wygląda. Można go dopasować do każdego typu skóry. Myślę, że również do skóry tłustej, żeby zakryć jakieś niedoskonałości. Podobno pochłania on nadmiar sebum. Tego stwierdzić nie jestem w stanie, bo mówię, nakładam go niewielką ilość. Natomiast w takim codziennym makijażu bardzo fajnie się sprawdza, bardzo dobrze się rozprowadza. A jeszcze przypudrowane, zaraz Wam pokażę czym, też rzeczywiście długo na skórze się utrzymuje. No to teraz przechodzimy do pudru. W dziennym makijażu stosuję puder tylko na okolice w strefie T, ponieważ jest to okolica skóry, mojej skóry, która jest mieszana i bardzo szybko się błyszczy, więc też, żeby ten efekt był taki naturalny, dosłownie odrobinę pudru Ivory 02, który wygląda tak, ma taki ładny, bardzo delikatny odcień. Ja bym powiedziała nawet transparentny. Zobaczymy, czy będzie widać go na skórze. Zobaczcie. I od razu możecie też zauważyć, że skóra robi się taka gładsza. Bardzo fajny puder. Polecam go szczególnie osobom, które mają rozszerzone pory, bo wtedy ten efekt będzie taki właśnie jakby to powiedzieć, wygładzenia, ale też lekkiego rozświetlenia. To nie jest puder, zwróćcie uwagę, który daje nam taki mocny, intensywny mat, przez co też idealnie nadaje się do dziennego makijażu. Żeby nieco ocieplić moją skórę, nakładam odrobinę bronzera, zwłaszcza w okolicy policzku, i stosuję bronzer, który ma odcień 01 Perfect Tan. Jest on bardzo dobrze zmielony, nie pyli się i tutaj możecie odnosić takie wrażenie, że jest on dosyć mocny. Nic bardziej mylnego. Wcale nie jest taki mocny, wystarczy go odrobina, można go fajnie rozpracować na skórze i też muszę zaznaczyć, że nie zrobicie sobie nim krzywdy, nie zrobicie sobie nim plam, a przez to też, że jest właśnie dobrze sprasowany i nie pyli się. I on ma, nie wiem czy Wy to będziecie widzieć, takie bardzo delikatne, złote, rozświetlające drobinki, ale nie mylcie tego z drobinkami brokatowymi, bo absolutnie tak nie jest. Spróbuję Wam teraz zrobić swatch, żeby pokazać troszeczkę, jak on na tej skórze wygląda i jaki ma ładny kolor. O, widzicie tutaj. No i zwróćcie uwagę, że jest on bardzo naturalny, chociaż w zależności od światła też jest widoczny i możecie też tutaj zauważyć ten efekt takiego właśnie rozświetlenia przez te delikatne złote drobinki. Myślę, że ten kolor będzie odpowiedni dla kobiet, które mają karnację, powiedziałabym taką
lekko śniadą, nieco ciemniejszą, może nie do końca oliwkową i na pewno nie będzie dobre dla białasków tak zwanych, bo może być zbyt ciemny, może nawet odrobinę za pomarańczowy, natomiast na mojej skórze wygląda naprawdę bardzo fajnie, można go dokładać, można go dozować, a jeszcze w połączeniu z różem, które zaraz zobaczycie, wygląda po prostu obłędnie. Niby mały, niby taki fajny kolorowy, a jest to nic innego jak róż do policzków, które sobie nakładam zaraz po bronzerze i wygląda on naprawdę przepięknie na skórze. To jest odcień 02 Rose, który daje taki naprawdę bardzo naturalny, świeży kolor. Zresztą zobaczcie, jak on ładnie wygląda po sprasowaniu. Zależy nam na tym, żeby to był świeży, taki dzienny makijaż, więc tych produktów też nie może być za dużo, a dosłownie odrobina na kości policzkowe, odrobina tutaj łuk kupidyna i można zrobić cały efekt przy pomocy tego właśnie rozświetlacza. To jest rozświetlacz w odcieniu 01 Diamond. No i teraz patrzcie na to, jak on przepięknie wygląda. Jest taki, można by było powiedzieć, nawet biały, ale to jak się mieni na skórze i w słońcu, jaki daje piękny efekt, bez żadnych drobinek, bez, o widzicie to, bez żadnych drobinek, bez jakiegoś srebra, złota, dopasuje się do każdego typu karnacji, no na pewno do tej karnacji ciemnej to nie będzie odpowiedni odcień, ale dla znowu białasków i takiego typu średniego będzie w sam raz. Dosłownie odrobina tego rozświetlacza i uzyskujemy bardzo ładny, naturalny efekt. Na powiekę nakładam ten cień, który ma taki odcień, powiedziałabym, kawy z mlekiem. Błyszczący, daje naprawdę bardzo ładny efekt, naturalny, a podkreśla odrobinę nasze powieki. Och, zobaczcie. No teraz już mam tutaj tyle produktów nałożonych, że tego też do końca nie będzie widać, ale o, widzicie? Widzicie tutaj ten łuk? Wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie i też nie wchodzi w załamania, fajnie się utrzymuje, a dodatkowo mamy taki właśnie świeży blask na powiece. Moje drogie panie, a teraz coś, co może was zaskoczyć. Otóż kompletnie zmieniłam przeznaczenie tych dwóch produktów, co nie oznacza, że źle się u mnie sprawdzały, bo teraz sprawdzają się jeszcze lepiej. Ten czarny tutaj pisaczek, taka kredka, to nic innego jak wosk do brwi, który jest właśnie tak fajnie zakończony kuleczką, ale ja nie jestem profesjonalistką i nie umiem nim pracować na moich brwiach. Za to uwaga, uwaga! Do podkreślenia kącików zewnętrznych, rozrobienia takiej kreski fajnej, roztartej, dającej naturalny efekt, sprawdza się rewelacyjnie. Szybko, łatwo, idealne to, czego oczekiwałam. Natomiast ten ołówek, ta kredka od marki Orfika, to jak widzicie kredka do wykonywania kreski na powiece. A ja z kolei zamieniłam właśnie działanie tych dwóch produktów i wykorzystuję tę kredkę do zrobienia moich brwi. A dlaczego? Ponieważ jej kolor, jej odcień przypomina kolorem moje brwi, włoski. I idealnie wkomponowuje się, żeby zrobić taki naturalny makijaż brwi, bez żadnych właśnie takich problemów rozetrzeć sobie kreseczki, bo ja dosłownie odrobinę daję go na moje brwi, robię takie naturalne kreski, wypełniam tam, gdzie brakuje włosków, a następnie rozcieram grzebyczkiem i efekt jest po prostu super. Także widzicie dwa produkty, których zmieniłam odrobinę zastosowanie, ale przez to też sprawdzają się u mnie jeszcze lepiej. I oczywiście na zakończenie maskara. Maskara również od marki Orfika, która bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła. Przede wszystkim dlatego, że szczoteczka, która jest silikonowa, świetnie wyczesuje rzęsy. Łapie wszystkie najmniejsze włoski i naprawdę bardzo ładnie je wyczesuje. Zobaczcie, jak wygląda sama szczoteczka. Jest wygodna, nie drapie, czego ja nie znoszę w przypadku silikonowych szczoteczek, nie drapie naszej powieki, nie drapie nas od
tej linii rzęs i bardzo fajnie rozprowadza formułę tego tuszu. A co mogę powiedzieć na temat samego tuszu, samej tej formuły? Słuchajcie, jest naprawdę bardzo długotrwała. Co prawda zmywa się podczas makijażu bardzo dobrze, nie podrażnia oczu, nic się z nimi nie dzieje i też to, co mi się podoba, nie odbija się na dolnej powiece. Kiedy sobie wytuszuję rzęsy, efekt jest naturalny, bardzo ładny, ale przy dodaniu drugiej warstwy już ten efekt jest taki nieco bardziej dramatyczny, czyli te rzęsy stają się bardziej widoczne, pogrubione i wydłużone. Zobaczycie w makijażu, jak to wygląda, ale ja Wam powiem szczerze, że jestem bardzo zadowolona z tej maskary i myślę, że częściej będzie się ona u mnie pojawiała. A co na usta? Piękna, soczysta truskawka. Dlaczego truskawka? Bo słuchajcie, ten błyszczyk, bo to jest błyszczyk, to nie jest pomadka, pachnie tak truskawkami, tak truskawkowo, że to jest sama przyjemność nakładać taki produkt. No oczywiście, jeśli lubicie truskawki, bo wiem, że nie każdy za nimi przepada. Jego numerek to 21 i nazwa... truskawkowy koktajl, ale efekt, jaki daje ten błyszczyk na ustach, jest bardzo naturalny. Z pozoru mógłby się wydawać taki właśnie pomarańczowy, dosyć ostry, intensywny na naszych ustach, a wcale tak, słuchajcie, nie jest. Może zobaczycie teraz, o, on jest taki, powiedziałabym, półtransparentny, daje tylko delikatny kolor, ładnie te usta podkreśla, dodaje takiej świeżości. No i oczywiście jak błyszczyk nie utrzymuje się długo na naszych ustach, ale bardzo ładnie je podkreśla. To jest taki naturalny, letnio-wiosenny efekt, który będzie wyglądał fajnie w przypadku... Myślę, że każdej kobiety, jeśli nie chcecie nosić ciemnych pomadek, mocnych pomadek, intensywnie podkreślać wasze usta, a zwłaszcza teraz nakładać pomadki, które działają bardziej wysuszająco na nasze wargi, to myślę, że rozwiązanie przy pomocy takiego błyszczyka to jest świetny pomysł. Słuchajcie, gdybym mogła wam przesłać teraz ten zapach. Nałożyłam go tutaj odrobinkę, ale czuję te truskawki. Coś niesamowitego. No dobrze, to teraz przejdziemy sobie wreszcie do makijażu i zobaczcie krok po kroku, jak go wykonuję i jaki jest efekt finalny. Whatever, yeah. Say the word and we take trips on with whatever, yeah. Don't
the same taste. Blue, 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 we like the same faces. Grinding day and night, I need a vacation. Bring my little baby, it's a vacation. I get some bands and I get some bands on my little baby, yeah. I get some bands and I get some bands on my little baby, yeah. I get some bands and I get some bands on my little baby, yeah. I get some bands and I get some bands on my little baby, yeah. It's not tricking if she's yours, so no, I'm spending, yeah. If I got it, then she got it, tell her spend it, yeah. What I own and know she owns it, nothing rent it, yeah. If I'm dipping, tell her slide, it's no question, she gon' ride. Tell her count it up, make sure it's all there. We were down and out. It's gon' be all, yeah. I get some bands and I get some bands on my little baby, yeah. I get some bands and I get some bands and tell her spend it, yeah. I get some bands and I get some bands on my little baby, yeah. I get some bands and I get some bands on my little baby, yeah. I get some bands and I get some bands on my little baby, yeah. Pierwsza ważna sprawa. To muszą być takie kosmetyki, które sprawią, że ten makijaż dzienny wykonam szybko, łatwo i bezproblemowo. Druga sprawa to to, że ja dzięki tym kosmetykom i temu makijażowi, który sobie zrobię, mam się czuć komfortowo. Nie chcę, żeby to był makijaż przerysowany, nie chcę, żeby zajmował mi dużo czasu. Mam po prostu wyglądać lekko, świeżo i tak właśnie prezentuje się ten makijaż. Jestem bardzo ciekawa, co wy na ten temat myślicie. Czy wy też, tak jak ja, korzystacie z takich właśnie lekkich makijaży, jeśli gdzieś wychodzicie? Czy malujecie się w domu, czy też nie? Co myślicie o kosmetykach, które wam dzisiaj pokazałam? A może macie już jakieś doświadczenie właśnie z tymi kosmetykami kolorowymi ze sklepu Nutridom, samej marki Nutridom? Jaka jest wasza opinia na ich temat? Dajcie koniecznie znać w komentarzach. No i oczywiście na zakończenie tego dzisiejszego filmu przypominam wam, że linki do produktów, o których wspominałam i którymi wykonałam ten mój lekki, wiosenny, świeży makijaż znajdziecie w opisie do tego filmu. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę, czekam na wasze komentarze i widzimy się w następnej publikacji. Buziaki, pa!